Siemanko, witajcie, z tej strony Kasia Rozpędowska, witam Was na moim kanale, witam Was w nowym filmie. Wpadłam dzisiaj na pomysł, że nagram sobie takiego luźnego vloga, także tak, zaczynam. Ja jestem właśnie po śniadaniu, muszę ogarnąć trochę w kuchni tutaj życia, więc zapraszam Was na to wspólne małe ogarnianko. A potem pójdziemy sobie coś razem porobić. Let's see how this will go. Czas na skincare routine. Nie wiem. Dobra. Najpierw na japę nakładam sobie taki serum. Takie serum, nie wiem, czy tutaj to widać. Mia Beauty Lab serum z witaminą C. To będę nakładać sobie teraz na twarz. Przyszedł czas na krem pod oczy. Na cienie pod oczami, żeby nie wyglądać jak zombie. Okay, and here we got our cream. I jeszcze na koniec taki krem do twarzy. Ogólnie cały czas testuję jakieś nowe kremy do twarzy, bo nie mogę znaleźć takiego, który będzie dobry. To znaczy jest taki jeden z Sylveco, ale on jest z kolei mega, mega tłusty i ja nie wiem, czy ceną za to, żeby moja skóra nie była sucha, jest to, żeby była tłusta i żeby wszystko wtedy potem było tłuste. Bo jak ten krem jest taki mega tłusty, to wtedy włosy są też tłuste łatwiej. Więc teraz testuję taki krem, ale mam nadal tutaj suche wokół buzi. Nie wiem, taka jest moja chyba uroda, więc muszę z tym przeżyć i być piękna. Albo nie. Okej. Okay. Twarz jest gotowa na niesamowite zadania z tego dzisiejszego dnia. Teraz przyszedł czas na ostatni element mojej morning routine. Muszę zrobić jeszcze poranną medytację, więc... i właściwie możemy teraz zaczynać prawdziwy dzień. Pokażę Wam jeszcze tylko, jaką medytację robię. To jest medytacja z Gosią Mostowską. Już ogólnie próbowałam wcześniej jej medytacji i mi się za bardzo nie spodobało. Potem spróbowałam jakichś innych, stwierdziłam, że wrócę do Gosi Mostowskiej i tak sobie teraz testuję różne rodzaje jej medytacji. I jakby spodobało mi się to bardziej. Mam takie mieszane uczucia co do tej medytacji, bo wydawało mi się to takie nudne, trochę ciężkie, takie siedzenie w miejscu i tak jakby nic nie robienie, ale postanowiłam, że spróbuję, bo chciałam to wdrożyć w swoje życie, żeby się trochę wyciszyć i też jako taka kontynuacja mojej terapii i też żeby spróbować czegoś nowego, bo wiem, że jestem taką osobą choleryczną dosyć. Dlatego staram się próbować jakichś rzeczy, które pomogą mi keep calm i się też nie stresować na co dzień takimi różnymi rzeczami, którymi się stresuję, a tak naprawdę nie mają aż takiego dużego znaczenia i nie są warte tego, żeby się nimi stresować. Więc po moim kilkudniowym experience z medytacją wygrywa Gosia Mostowska zamiast Russell Brand, aczkolwiek do Russella jeszcze wrócę.
jeśli macie jakieś fajne YouTube'owe albo nie YouTube'owe medytacyjne rzeczy, możecie napisać mi w komentarzu, chętnie sprawdzę i przetestuję, bo jak już wcześniej mówiłam, nadal poznaję swoją medytacyjną drogę i być może jeszcze wiele razy zawrócę na tej drodze do bycia meditation queen. Będę teraz robić diety, jadłospisy i dla podopiecznych oraz na mój sklep internetowy, bo wprowadzam taki nowy produkt. Jeśli chcecie, zostawiam Wam link w opisie tego profilu, możecie sobie obszarzyć, co tam już jest, a czego jeszcze nie ma. Więc zabieram się do pracy, a potem jeszcze może pogadamy o pracy czy coś takiego. Teraz pracę nad jadłospisami do sklepu, właśnie pracuję nad jadłospisem takim dla zdrowia hormonalnego, dlatego żeby zachować hormones in balance i chyba właśnie tak nazwę te jadłospisy, hormones in balance. Tymczasem czeka na mnie pranie. Muszę iść je poskładać, żeby ogarnąć tutaj. Zaraz będę nagrywać może jakieś rzeczy na Instagram lub na TikToka. Chciałam tutaj jeszcze w sumie powiedzieć o tym, że mega się cieszę, że mam taką możliwość, żeby rozwijać swoją firmę, swój biznes, żeby spełnić to swoje marzenie, bo marzyłam o tym od nie pamiętam nawet jak bardzo długiego czasu i teraz to się wreszcie dzieje. Co prawda nie jest tak ekscytująco i tak kolorowo, jak było to w mojej wyobraźni, bo miałam takie wyobrażenie, że albo wszystko pójdzie super świetnie i od razu odniosę ogromny sukces, albo wszystko się rozwali i będę bezdomna. Natomiast nie ma ani jednej, ani drugiej z tych opcji i chciałabym w sumie może Was trochę zmotywować. Takie osoby, które marzyły o tym, żeby założyć własną firmę, jeżeli macie jakąś ochotę zrobić coś, rozwinąć coś swojego, to nie ma sensu czekać, bo ja czekałam na to wbyte dużo czasu. Ostatecznie jakby nie udało mi się zrealizować tego planu rozwoju własnej firmy zgodnie z tym, jak myślałam, bo w mojej wyobraźni było tak, że chciałam otworzyć własną firmę, kiedy będę miała już odpowiednio dużą poduszkę finansową, odpowiednio rozwiniętą rodzinę, odpowiednie wszystko będzie na odpowiednim miejscu itd., itd. Niestety tak nie było. W sumie otwarcie tej firmy w tym roku przyszło dość spontanicznie pod wpływem depresji, która zmusiła mnie do tego, żeby zrezygnować z pracy, która właśnie spowodowała tą depresję. Więc jakby miałam taką opcję, że albo idę do jakiejś innej pracy, a praca u kogoś nie była dla mnie zbyt satysfakcjonującą, zbyt sexy myślą. Nie myślałam o tym, że właśnie to chcę robić, dlatego postanowiłam, że YOLO, ryzykuję i właśnie w tym roku ryzykuję, a jak na razie fajnie się powodzi. Jestem po premierze pierwszego e-booka w tym roku, e-booka Gotuj Pysznie i Prosto. Jestem bardzo zadowolona z wyników sprzedażowych, więc fajnie. Teraz będą kolejne projekty, kolejne rzeczy. Fajnie jest móc sobie być takim bossy i menadżować te wszystkie rzeczy, które się robi, w sensie ogarniać to wszystko, czym teraz się zajmujemy. I jednak wymaga to trochę samodyscypliny, bo bardzo łatwo jest popaść w przeglądanie social media, rzeczy i tak dalej, zwłaszcza kiedy się pracuje na telefonie. No właśnie w tym czasie pracą wolnym. Mega ciężko jest mi to jeszcze rozdzielić, właśnie takie home thing i work thing, ale z drugiej strony no nie muszę pracować też typowo 8 godzin straight od 8 do 16. Mogę sobie rozdzielić tę pracę też popołudniami, tak jak właśnie dzisiaj. Arek bierze Ariela po południu, a ja mam trochę czasu dla siebie, więc mogłabym albo zrobić jakiś trening, albo coś takiego, ale dlatego właśnie robię treningi rano, żeby popołudniami móc pracować i nigdy nie przestawać pracować. Yo, yo, yo!
Nie no, oczywiście żarty, przestaję pracować, tylko po prostu na razie coś czuję, że muszę trochę więcej pracować in my life. Tak jak wspominałam, idę teraz z tym praniem. W ogóle mamy suszarkę. W naszym życiu pojawiła się suszarka. Jeszcze tutaj stoją te rzeczy, ale mi to nie przeszkadza. Mamy suszarkę i jest super. Dzięki temu nie musimy już mieć rozłożonych dwóch suszarek tutaj, tylko jedną, na której suszą się pieluchy Ariela. A tutaj mamy taką prawdziwą suszarkę dla prawdziwych ludzi, którzy mają suszarki w swoich domach. Przyszedł czas na jedzenie. Dzisiaj wykorzystuję resztkę granoli, która mi została z... Nie wiem z kiedy. Prosta przekąska. Keep it simple. Chunky bitch, to biorę jeszcze sobie tego batona. Dzisiaj na obiad przygotowuję ryż i sos, który zrobiłam wczoraj, ale mam strasznie mały garnek, mam strasznie dużo sosu. Mega lubię gotować rzeczy na później, w sensie na przykład, wiecie, obiad na dwa dni, czy coś w tym stylu, tak żeby zaoszczędzić potem czas na gotowanie, bo tak naprawdę no, to się nic nie stanie, jak ugotujesz coś i jakby zrobisz sobie taki meal prep. Albo w ogóle, jak jeszcze chodziłam do pracy i nie miałam tyle czasu na gotowanie, ani Arek, to przygotowywaliśmy w weekend posiłki na cały tydzień i to nam się mega sprawdzało. Na przykład jakaś zupa robiona przez nas, zagotowana w słoiki i z tego wychodziło na przykład obiad na więcej niż dwa dni. I resztę zostawialiśmy sobie na czarną godzinę, czyli jak były jakieś weekendy, kiedy totalnie nam się nie chciało gotować, to mieliśmy już gotowe jedzenie. Mega fajna opcja, jeśli nie macie za bardzo czasu na gotowanie posiłków, to polecam Wam meal prep albo chociaż gotowanie sobie jednego posiłku większego na dwa dni. Mega. Ten sos nie wygląda zbyt sexy, ale chcę Wam tutaj jeszcze opowiedzieć o moim sposobie na przemycanie warzyw w ogóle do diety. Takie sosy, pełne warzyw. Jest tutaj całe mnóstwo warzyw. Oczywiście nie jest to sos, który na przykład zjemy w ciągu jednego dnia, ani prawdopodobnie nawet dwóch dni. Prawdopodobnie resztka tego, co tutaj zostaje z tego garnka, będzie do zamrożenia. Ale w takim sosie jest wpyte dużo warzyw i dzięki temu to jest taki sposób na przemycenie sobie różnych kolorów, różnych warzyw do swojej diety. Takie sosy. To jest akurat curry z marchewką, fasolą, cukinią i tofu. Tofu nie jest tutaj warzywe, ale w takich sosach możesz sobie przemycić pełno warzyw, pełno witamin. Jeżeli nie chcesz jeść sałatek na co dzień, no to nie musisz. Takie sosy możesz sobie doprawić tak jak lubisz. Jeżeli to jest curry, to wszyscy wiemy, jak mniej więcej smakuje curry. Więc to jest curry. Poznajcie się. To jest curry, to są widzowie. Ale możesz też spróbować leczo, możesz spróbować jakieś zupy. My na przykład będziemy mieć zupę jarzynową. Możesz spróbować sałatki z pieczonymi warzywami i tak dalej, i tak dalej. Masz pełno różnych opcji. Nie musisz się skupiać tylko na surowych warzywach albo na takiej klasycznej formie ugotowanego brokuła. To są nudy. Nie dziwię się, że to może być nieciekawe, ale jeżeli będziesz mieć fajne podanie, fajne danie, to na pewno będzie Ci to smakować. Ariel? Czy musimy siadać w klockach?
Siadamy w klockach? Ariel nie chce się ubrać po obiedzie. Do końca. Co ty? Jesteś tu? No jesteś tu, Maryku. Obiec, cześć. Słodziak. A kuku? Oci. Arielek? No oczywiście. Co robię? Wchodzę do pudełka. Niewygodnie. Bambi. Chodź. Oj. I co ty teraz chcesz robić, Ariel, w tym pudełku? Co ty tutaj masz? Nie ma? Oj, zaraz będzie, co? Jak to nie ma, jest? Możesz pociągnąć tutaj? Ariel, co ty robisz? Zbieranie babasa. Udało się przełożyć bluzkę przez głowę. Hej, hej! A co my tutaj mamy? Balona, proszę! Yeah! O matko! Sorry, nie mam teraz czasu. Muszę filmować. Podaj mi balona! Proszę. Ja cię kręcę, co za szalony bobas. Wow. Hej, teraz mam kolejną porcję mojej pracy nad jadłospisami. I wydaje mi się, że już tutaj dzisiaj zakończę ten spontaniczny daily vlog. Dajcie mi znać, co sądzicie o tego rodzaju filmach, czy to jest dla Was fajne, ciekawe, rozrywkowe. I think that it may be. Jeżeli chcecie oglądać więcej moich filmów, to zapraszam Was na kanał. Zapraszam Was do subskrybowania. Jeśli macie ochotę skorzystać z różnych przepisów, którymi możecie się zainspirować w swoim zdrowym stylu życia albo po prostu w swoim życiu, to koniecznie zajrzyjcie na moją stronę www. Link zostawiam w opisie filmu, a także na mojego Instagrama. Również zostawiam link w opisie filmu. Tam wrzucam dużo darmowych treści, darmowych przepisów. A jeśli chcecie dodatkowe przepisy, możecie skorzystać z e-booków. To właśnie będzie link do mojej strony www. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam zdrowego żyćka i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, na razie.